w poprzednim odcinku. W dzisiejszym odcinku. Jak wiemy z poprzednich odcinków szafy, jeżeli DC Comics chce przywrócić bohatera komiksu do życia lub świetności, istnieje chyba tylko jeden scenarzysta, który jest brany pod uwagę w pierwszej kolejności. Geoff Johns w 2005 roku udowodnił, że potrafi prowadzić przygody bohaterów ikonicznych, gdy nie tylko przywrócił na kartę komiksu Hala Jordana, najbardziej znanego Green Lanterna, ale też zrehabilitował go przed światem. Co nie jest prostym zadaniem, gdy ktoś ma na rękach krew 3000 Green Lanternów i znika na całą dekadę. Po ogromnym sukcesie miniserii Green Lantern Rebirth, Jones tworzył serię Green Lantern przez kolejne 8 lat, wprowadzając wiele rewolucyjnych zmian i trzęsąc w posadach całym uniwersum w trakcie Blackest Night i Brightest Day. W przypadku drugiego Flasha, Barry'ego Allena, można się spytać o to, czy to faktycznie Jones przywrócił go do życia po 23 latach nieobecności. Ktoś może mi wytknąć, że Allen powraca w serii Final Crisis ze scenariuszem Granta Morrisona, albo jeszcze wcześniej w one-shocie DC Universe. Jednak dopiero Jones, powtarzając przepis na sukces sprzed kilku lat, ponownie zaprosił rysownika Ethana Van Syvera do współpracy przy miniserii Flash Rebirth, aby skupić się wyłącznie na tej postaci, zamiast wrzucać Flasha do jednego worka z kilkudziesięcioma innymi bohaterami. Podobnie jak w przypadku Green Lanterna, miniseria była jedynie wstępem do regularnej serii. Dziś zajmiemy się pierwszym jej tomem, Dust and the Death of the Rogues. Nazywam się Joachim Tumanowicz, oglądacie Szafę z komiksami. Jones przywraca Barry'ego Allena do jego rodzinnego miasta i poprzedniej pracy. Zasady na komisariacie policji, gdzie pracuje Allen, zmieniły się pod jego nieobecność. Jak na ironię, sprawy są teraz rozwiązywane szybciej, choć oczywiście cierpi na tym sumienność. Barry postanawia więc ignorować polecenia przełożonego i przejrzeć wszystkie sprawy zamknięte pod jego nieobecność, aby upewnić się, że w więzieniach siedzą właściwe osoby. Nie będzie miał jednak możliwości, aby w spokoju zabrać się za swoją pracę, ponieważ w mieście pojawia się, i mówię dosłownie, pojawia się, człowiek w kostiumie Mirror Mastera, który natychmiast umiera. Allen zostaje wysłany na miejsce, aby zbadać tajemniczego nieboszczyka. Okazuje się, że po pierwsze nie jest to Mirror Master, a jedynie ktoś w łudzące podobnym kostiumie, i po drugie, dowody wskazują na to, że zabił go Barry Allen. Barry ma oczywiście żelazne alibi. W czasie, gdy zginął fałszywy Mirror Master, Allen był na komisariacie z tuzinem świadków. Nikt więc nie wierzy w to, że jest winny. Nikt, poza 5 policjantami z XXV wieku, którzy cofnęli się w czasie, aby aresztować Flasha za morderstwo, które ma dopiero popełnić. Jak każda historia, która zajmuje się podróżami w czasie, Dust and the Death of the Rogues również jest miejscami strasznie zagmatwana i kilka razy myślałem sobie, okej, nie mam pojęcia, co się dzieje, ale czytam dalej, może się wyjaśni. Zdziwiło mnie też, być może dlatego, że jest to mój pierwszy kontakt z Barrym Allenem, że jak na komiks o Flashu, tempo wydarzeń jest bardzo powolne. Flash odbudowuje walącą się kamienicę, popija kawę z żoną i otwiera na nowo zamkniętą już sprawę morderstwa, pozornie niezwiązaną z fabułą komiksu. Jones buduje w ten sposób wizerunek superbohatera, który mimo, że jest jednym z najszybszych ludzi na świecie, jest również, a może przede wszystkim, skrupulatnym policjantem, który niczego nie robi pochopnie. Cały komiks jest naszpikowany bardziej lub mniej oczywistymi nawiązaniami do prędkości. Za pierwszym, 5. i 10. razem może być zabawne, że Central City to miasto w ciągłym biegu, przełożeni narzekają, że Allen jest zbyt powolny, Flash spóźnia się na spotkanie z żoną itd., itd. W końcu jednak przestaje to śmieszyć i zaczyna irytować. Jones przeoczył chyba ten moment, w którym dowcip stał się nadużywany. A nastąpiło to bardzo szybko. Rysunki moim zdaniem są bardzo fajne, ale nie każdemu muszą się podobać. Na niektórych kadrach postacie z grubymi czarnymi konturami wyglądają dziwnie na tle całkowicie pozbawionym konturów. Brian Buccellato dał popis swoich umiejętności nakładając kolory, które miejscami wyglądają jak akwarele. W jego pracach widać ogromny postęp, zwłaszcza kiedy porównamy najnowsze komiksy, przy których pracował, z tymi sprzed 5-6 lat. Dust and the Death of the Rogues nie jest obowiązkowym zakupem dla fanów komiksów.
nie był tak przełomowy jak Batman rok pierwszy, Śmierć Supermana czy Saga. Z pewnością jednak jest to bardzo dobra pozycja dla fanów Flasha i czytelników, którzy chcą dopiero poznać tę postać. Mimo że przy resecie uniwersum DC wiele faktów z życia Barry'ego Allena uległo zmianie, wydaje mi się, że ten tom jest lepszym miejscem do rozpoczęcia znajomości z Allenem niż pierwsza część nowej serii, czyli Move Forward. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że po zamieszaniu związanym ze świętami i przeprowadzką szafa z komiksami wróci na swoje tory i zobaczymy się po raz kolejny już w najbliższy piątek. Bez względu na harmonogram, w kolejnym odcinku po raz ostatni zajrzymy do komiksu z wydawnictwa DC, bo trochę się w tym uniwersum zasiedzieliśmy, a ja nie mogę się doczekać, aż opowiem wam o komiksie Marvela, którego premiera miała miejsce zaledwie kilka tygodni temu. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się.